Czy nie ma rady na PAT w Krajowej Radzie Sądownictwa? O tym będziemy teraz rozmawiać w wolnych głosach wieczorem. Karol Plewa, witam Państwa, a w studiu gość sędzia Maciej Mitera, członek nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam naszych telewizorów. Panie sędzio, nim oddam panu głos, chcę, żebyśmy wspólnie z widzami posłuchali, co powiedział dzisiaj mecenas Tomczyński. Myślę, że czeka na to, co wydarzy się w Brukseli, czeka na to, jakie będą wyniki negocjacji między Komisją Europejską a polskim rządem. Myślę, że czeka też na swego rodzaju takie przyzwolenie swojego środowiska. Przynajmniej chcę pokazać, że broni tych wartości Platformy Obywatelskiej, wartości Nowoczesnej, wartości tych, które do tej pory przyświecały sądownictwu, czyli takich wartości, które nie do końca są zgodne z tym, jak sądownictwo powinno wyglądać. Czyli tak naprawdę pani sędzia Gersdorf próbuje nam pokazać, że ona jest przeciwna tym zmianom, które w tej chwili wchodzą, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, że ona jest przeciwna i wszyscy powinni to dostrzec, że ona jest przeciw z tego środowiska, które jej sprzyja. Czyli ona chce pokazać taki swój opór przeciwko temu, co dzieje się z reformą sprawiedliwości. A mecenas Tomczyński odpowiadał na pytanie, na co czeka pani prezes Gersdorf. Panie sędzio, na co czeka pani prezes? Być może na Godota. To tak literacko tytułem wprowadzenia, tylko ten Godot może nie nadejść. Mówiąc poważnie, nie wiem, powinien pan to pytanie zadać pani profesor i być może uzyskałby pan odpowiedź, na co czeka. Pani profesor, zdaje mi się, skutecznie unika ostatnio wszelkich odpowiedzi i pytań na ten temat. Pan był w gronie 15 osób, które podpisało się pod listem do profesor Gersdorf. Co pana skłoniło do takiej decyzji? Szanowny panie redaktorze, troska o poszczególnych sędziów, którzy nierzadko są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, osobistej, a bez funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa nie mogą rozwiązać swoich problemów, nierzadko dramatycznych, zdrowotnych, jak również ogólnie pojęte dobro wymiaru sprawiedliwości. No właśnie, w tym liście, ten list zawiera fragment, podkreślić należy także, że na decyzję Rady czekają sędziowie, którzy z powodu choroby, niepełnosprawności złożyli wnioski o przeniesienie w stan spoczynku. Brak uchwał Rady pozbawia ich należnych świadczeń. Chcę spytać o problemie, jakiej skali mowa? Szanowny panie redaktorze, sędzia korzysta z takiego przywileju jak stan spoczynku. To jest taka, bym powiedział, emerytura, ale w mojej ocenie uprzywilejowana. To jest list, ten list, pod którym także pan złożył podpis, który pozostanie bez odpowiedzi? Powiem szczerze, nie wiem. Ja chciałbym wierzyć i mam taką nadzieję, że pani profesor jednak po głębszej refleksji podejmie swoje działania i wypełni swój ustawowy obowiązek, do czego jest zobowiązana. Dlaczego do tej pory nie było woli, nie było chęci wypełnienia tego ustawowego obowiązku, jak pan myśli? Nie mam pojęcia. Znowu to jest pytanie do pani profesor. Ja nie wiem, nawiązując do wypowiedzi pana mecenasa Tomczyńskiego, czekając na sytuację, to oczywiście słowa pana mecenasa Tomczyńskiego, sytuacja w Komisji Europejskiej, w innych gremiach, ja wszystko rozumiem, tylko co mają powiedzieć najbliżsi, powiedzmy, tych osób, na co oni mają czekać? Politycy opozycji uważają, że ten list to jest wotum nieufności dla ministra Ziobro. Szanowny panie redaktorze, ja zaobserwowałem to jako prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia, że wszystko ostatnio jest wotum nieufności w stosunku do ministra Ziobry. No to na złość ministrowi Ziobrze odmrozimy sobie uszy. Panie sędzio, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, pani Romaszewska, mówi, że to jest ustawa, która symbolikę przedkłada nad rzeczywistość. Jak pan skomentuje tę opinię? Ustawa o? Która symbolika przedkłada nad rzeczywistość, tak uważa pani Romaszewska. Mówiąc o działalności... Mówiąc na temat nowej ustawy o KRS. Trudno mi powiedzieć, no niewątpliwie pani Zofia Romaszewska jest dla mnie
autorytetem, tak, z uwagi na swoją, bym powiedział, bardzo chlubną kartę dziejową i nie chcę polemizować z panią Zofią Romaszewską. Ma oczywiście prawo do swoich poglądów, tak, i ja uważam, że ten akt prawny jest dobrym aktem. Jeśli list nic nie da, to co dalej, co zamierzają państwo zrobić? My raczej nic nie możemy jako członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli jeśli pani prezes Gersdorf nie wykona żadnego ruchu, to mają państwo związane ręce, rozumiem? My tak, natomiast tutaj chyba jest czy apel, czy jakaś, nie wiem, prośba do ustawodawcy o chyba jakieś szybkie, czy bardzo szybkie działania legislacyjne, które pozwolą rozwiązać tą sytuację, bo mówię, no, zarówno sędziowie, tak, którzy są w tej dramatycznej sytuacji, jak i obywatele, jak i w ogóle cały wymiar sprawiedliwości, no nie może być w jakiejś stagnacji, tak, apatii, tylko tutaj trzeba podejmować działania. Gdy wczoraj ten państwa list był przedstawiany w mediach, tytuły zazwyczaj brzmiały, większość tych tytułów, z którymi się zetknąłem, apel do profesor Gersdorf. Pan sędzia wyraźnie zaznaczył w jednym wywiadzie, że to nie apel, tylko prośba. Tak, prośba, tak, prośba. Mhm. To jest różnica, nie apel, tylko prośba. Na czym ta różnica polega? No, prośba to jest prośba. To nie wiem, czy do semantyki mamy się odnosić słownikowej, prawda? Że to jest wyrażenie jakiegoś życzenia, żeby ktoś postąpił zgodnie z, bym powiedział, ze wskazówkami tutaj proszącego. Natomiast apel, no to apelować, no to też można, to taki głos wołającego na pustyni, ale no mówię, nam jako tym członkom, tak, szeregowym członkom Krajowej Rady Sądownictwa nie pozostaje nic innego. Mówię, w trosce o to możemy tylko albo aż prosić panią profesor. Natomiast no, w mojej ocenie tutaj jest potrzebna jednak szybka ścieżka legislacyjna. Nie wiem, może bym powiedział, no, pan prezydent, prawda, czy osoba przez niego wskazana, że, który chyba ma najsilniejszy mandat, prawda, do w ogóle podejmowania jakichkolwiek decyzji i cieszy się tym zaufaniem i być może ten podmiot, prawda, żeby tutaj mógł inicjować, no bo ta sytuacja no nie może tak trwać, panie redaktorze, no bo nawiązując do Godota, on może po prostu nigdy nie nadejść. Wiesław Johan, przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, mówi, mamy sytuację patową, absolutnie patową, celna diagnoza na temat tego, jak ta sytuacja faktycznie wygląda? Powiem tak, patowa, ale nie do rozwiązania. Ja zawsze powtarzałem, jestem tego nauczony, nie ma ludzi niezastąpionych i nie ma sytuacji bez wyjścia. Po to zostaliśmy wyposażeni tak w mózgi, aby rozwiązywać i sytuacje, nazwijmy to, czy, jak pan to był uprzejmy zauważyć, patowe czy kryzysowe, zażegnać. Pan tu mówi, nie ma ludzi niezastąpionych. Tu chyba nie tyle chodzi o ludzi, co o samo poszanowanie prawa, żeby zwołać to posiedzenie i żeby to wszystko mogło w normalnym trybie funkcjonować. Oczywiście, że poszanowanie prawa, pani profesor, uwaga, profesor prawa, tak, no to jest, bym powiedział, zobowiązana do już nie tyle przestrzegania, co w ogóle respektowania i trudno jest mi się odnieść, naprawdę, panie redaktorze, pani profesor jest, bym powiedział, tutaj inaczej może, grzech zaniechania, o. Grzech zaniechania? Mocno, to jest mocne oskarżenie? Nie, to nie jest oskarżenie, to jest po prostu moja ocena jako uwaga obywatela, tak, że jeżeli możemy coś. Oczywiście, pani profesor. A ocena jako członka nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa jest taka sama? Szanowny panie redaktorze, ja jestem sprawny intelektualnie, chciałbym pracować, pełen zapału, natomiast no nie mogę wykonywać tych, bym powiedział, no, obowiązków swoich. Pojawiła się dziś taka informacja. Europejska sieć rad sądownictwa ma wątpliwości, czy Polska Krajowa Rada Sądownictwa nadal przestrzega statutowych celów swojego działania. Szefowa organizacji zrzeszającej niezależne rady sądownictwa w Europie poprosiła przedstawicieli rady o jak najszybsze spotkanie, by wyjaśnić, czy ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa ma pozostać członkiem tej europejskiej sieci. Jak pan to skomentuje? Powiem tak, chciałbym poznać stanowisko pani przewodniczącej, tak, aby wskazała, w którym miejscu i gdzie, że tak powiem, nie są przestrzegane czy respektowane zapisy, które obowiązują wszystkich członków tego organu. To są w pana ocenie te same wątpliwości, które wyraża pani prezes Gersdorf? Trudno jest mi powiedzieć, naprawdę.
Nie wiem. Ale jeśli mamy właśnie, jeśli do sprawy tutaj wtrąca się jeszcze Europejska Sieć Rad Sądownictwa, jeśli pani profesor Gersdorf, tutaj na razie nie mamy sygnałów, by chciała zmienić decyzję, to ten pad wydaje się taki trudny do rozwiązania i jeszcze końca nie widać. Szanowny panie redaktorze, powtarzam, szybka ścieżka legislacyjna i jak to mówi młodzież, po problemie. Aleluja i do przodu. Zdecydowanie tak. Ta sytuacja, jaką mamy dziś w Krajowej Radzie Sądownictwa, destabilizuje polskie sądownictwo, czy można powiedzieć, czy całe państwo? Działanie całego państwa. Reperkusje tego typu zaniechań mogą być, bym powiedział, dalekosiężne i nieprzewidywalne. Odpowiedzialność naprawdę spoczywa, bym powiedział, może niewielka bez tych słów, ale duża na pani profesor. I tak jak mówię, tytuł profesorski i stanowiska do czegoś zobowiązuje. Reperkusje mogą być poważne, mówi pan, ale o jakich konsekwencjach mówimy, o jakich scenariuszach, bo pan jako członek nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa musi zakładać te scenariusze, nawet te najbardziej kryzysowe. Panie redaktorze, jakie? Jeżeli chodzi o rozpoznawanie spraw, no blokowanie tutaj, czy w ogóle powoływania nowych osób w szeregi tej służby sędziowskiej, kwestia awansów, rozpoznawania tych spraw, opiniowania różnych aktów prawnych. Naprawdę, to jest bardzo szerokie pole, to jest system naczyń połączonych. To my nie żyjemy w próżni, panie redaktorze. Jak wyglądało wczorajsze spotkanie członków Krajowej Rady Sądownictwa? Bardzo sympatycznie. Bardzo bym powiedział owocnie. Proszę zwrócić uwagę, takie spotkania powinny być normą, bo jeżeli posłowie czy senatorowie, ci, którzy są wybrani tak, przez obywateli, oni również mają spotkanie takie organizacyjne, prawda? Odpowiednia osoba pokazuje im, do czego służy karta do głosowania, jak wygląda, jak z niej korzystać, który przycisk służy do czego, gdzie jest sala kolumnowa, gdzie jest sala, powiedzmy tutaj, rataja. No kwestie techniczne, aby wiedzieć, jak się poruszać i w mojej ocenie zachowanie pana sędziego Johana było, bym powiedział, jak najbardziej na pożądane miejscu. I tak, tak. A to nie była tradycja w poprzednim rozdaniu, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, nie dochodziło do takich spotkań? Nigdy nie byłem członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego trudno jest mi się wypowiadać. A odkładając na bok, panie sędzio, zawiłe przepisy, ustępy, paragrafy, co tak właściwie te zmiany w KRS oznaczają dla zwykłego, szarego Polaka? Szanowny panie redaktorze, co to może oznaczać dla obywatela? Ja uważam, że to jest, tak jak powiedziałem, system naczyń połączonych. Szybkie, sprawne sądownictwo, nowoczesne, na miarę potrzeb XXI wieku i następnych, bym powiedział, pokoleń, trzeba po prostu podwaliny takiego profesjonalnego podejścia i zawsze moim marzeniem było, oczywiście ja wiem, że żyjemy w innym systemie prawnym, common law, tu kontynentalnym, ale jednak zawsze byłem zwolennikiem sędzia jako korona zawodu, nie tyle zawsze traktowałem to służba, ale nazwijmy profesja. Korona zawodów, a nie nadzwyczajna kasta. Nie, to jest w ogóle całkowicie, bym powiedział, jakieś... Nie, tak nie można mówić o odnośnie tej kasty jeszcze nadzwyczajnej. Kastowość kojarzy mi się, przepraszam. Czyli jednak ta semantyka jest ważna. Zawsze semantyka jest ważna, panie redaktorze. Tak, bierzemy odpowiedzialność za słowa, jak to mówił pewien brytyjski poeta. Słowa, słowa, słowa. Panie sędzio, przez wiele lat środowisko sędziowskie, takie odnoszę wrażenie, broniło się przed tymi zmianami, o których dzisiaj rozmawiamy. Z czego to wynikało, pańskim zdaniem? Trudno jest mi powiedzieć. Panie redaktorze, proszę pokazać mi jednostki, organizacje, korporacje, jakieś grupy, które nie boją się zmian. Każda grupa, zapytam pana przewrotnie, nie boi się pan zmian? Każdy boi się zmian, bo nie wiadomo, co te zmiany przyniosą. Dokładnie. Natomiast ja ufam i moje doświadczenie pokazuje, że zawsze wszelkie zmiany przynosiły mnie osobiście, jako człowiekowi, obywatelowi, też sędziemu, zawsze zmiany na lepsze. I to jest zmiana na lepsze, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa? Głęboko wierzę, że tak. Panie sędzio, nie wiem, czy pan mi odpowie, no ale zaryzykuję. Jaka jest pana diagnoza
polskiego sądownictwa sprzed tych reform, o których dzisiaj mówimy, sprzed ustawy, sprzed nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, sprzed tych zmian, które są ostatnio wprowadzane? Szanowny panie redaktorze i drodzy widzowie, chciałbym, powtarzam, żeby ten sędzia wzorem systemu common law, ten judge, tak, ten amerykański szczególnie, ale też i brytyjski, żeby to był ten sędzia. Sędzia to brzmi dumnie, musi być dumnie. Najważniejsza jest kwestia zaufania, zaufania obywateli, że obywatel, który udaje się do sądu, wie, że ten sędzia jest profesjonalistą. Nie mówimy o werdykcie. Werdykt zawsze będzie niekorzystny. A z tym zaufaniem, panie sędzio, to nie jest tak, że zawsze 50% będzie niezadowolony? Z werdyktu tak, panie redaktorze, ale ja nie mówię o werdykcie. Ja mówię, że jeżeli pofatyguje się pan, czy będzie pan wezwany do sądu, to musi pan mieć pewność, że został pan osądzony profesjonalnie, przez profesjonalistę, dla którego liczyło się tylko to, co ma w aktach. Te zarzuty, z jakimi ostatnio się pan spotyka, jeśli chodzi o jako członek nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, jak te zarzuty brzmią? W stosunku do mojej osoby czy członków? W stosunku ogólnie do nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę zwolnić mnie z tego pytania, gdybyśmy my, ja, moi koledzy... Ale ja pytam o to, panie sędzio, bo czy te zarzuty są zasadne? Prosiłbym o przykłady. Które? O na przykład o konstytucyjność tych nowych przepisów. Powtarzam do znudzenia, mnie uczono, a zapewniam pana, że jednak odebrałem gruntowne wykształcenie prawnicze, że o tym decyduje jeden, jedyny organ, mianowicie Trybunał Konstytucyjny. Panie redaktorze, drugi rok studiów prawa. Prawo konstytucyjne przyjmuje i uczy tych studentów cały czas, że jest domniemanie konstytucyjności przepisu. Dopóki to domniemanie nie zostanie obalone, to ten przepis jest konstytucyjny. Widzi pan przyszłość, panie sędzio, w barwach nadziei? Będzie pan mógł wykonywać już niebawem swój obowiązek? Panie redaktorze, gdybym nie wierzył, to bym nie kandydował, nie aspirował i bym... Po prostu byłbym w innym miejscu. Sędzia Maciej Mitera, członek nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję widzom. Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. O 21:00 Katarzyna Gujska, program W Punkt, a gościem będzie szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski. Jeszcze sprostowanie. Dzisiaj Ryszard Gromadzki, nie Katarzyna Gujska. Ja dziękuję już państwu za uwagę. Miłego wieczoru.